Witam państwa bardzo serdecznie. Szczególnie witam wszystkich urodzonych pod znakiem strzelca i horoskop dla was z kart Tarota na miesiąc kwiecień 2019 roku. I od razu mówię, że są to ogólne przesłania, ogólne wskazówki, jeżeli ktoś by chciał, żebym. Przekazała tak indywidualnie mu, co go czeka w najbliższym czasie, a może przez całe życie. Zachęcam do konsultacji ze mną, chyba najlepiej konsultacji telefonicznej, ale już koncentruję się na Państwa wróżbie, na Państwa horoskopie, żeby nie wytracać Waszego cennego czasu. Tak. Więc patrzymy, co Was czeka. Drogie strzelce, co Was czeka. Karty pokazują, udawaj, żebyś, uważaj, żebyś nie wydała zbyt dużo pieniędzy na sprawy rodzinne albo na ładne rzeczy. Ładne rzeczy do domu albo ładne rzeczy związane na przykład z upiększaniem siebie lub upiększaniem na przykład mieszkania domu. Tutaj możesz mieć taką rękę do, do wydawania. Karty pokazują, zachowaj umiar. Ale na razie całkiem przyjemne, całkiem dobre karty. 1, 2, 3 strzelec sprawy uczuciowe, 1, 2, 3 sprawy zawodowo-finansowe i sprawy zdrowotne, jak to wszystko będzie wyglądało, i już sprawdzam. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o sprawy. Uczuciowe całkiem fajnie wychodzi drogi strzelcu, dlatego że wychodzi tak, as mieczy, czy jakieś nowe wyzwania, nowe relacje, albo powiew świeżości w związku, który jest. Koło fortuny, które mówi wszystko się może zdarzyć i w najmniej spodziewanym momencie może miłość rozkraczyć się na Twojej drodze, albo w najmniej oczekiwanym momencie twój partner może Cię zawieść, ale mam nadzieję, że tylko te dobre rzeczy będą spełniały się z tej wróżby, więc myślę, że nikt. Nie będziecie zawodził. Natomiast ostatnia karta w sprawach uczuciowych, dwójka pentakli, mówiąca o tym, że. Będzie pewnego rodzaju dualność w Twoich sprawach uczuciowych. Może być dwie ukochane osoby, dwóch adoratorów, albo jakaś inna niedogodność w podejmowaniu decyzji, w wybieraniu pomiędzy jakimiś dwoma rzeczami albo dwoma osobami, albo co jest dobre dla Ciebie, a co dobre dla Twojej rodziny, i Ty nie wiesz, co wybrać. W każdym razie koło fortuny mówi, jeżeli los Ci coś przynosi w sprawach uczuciowych, to bierz to nawet, jeżeli miałoby to krótko trwać, aby w Wkręcić się w odpowiednią szprychę koła. Póki co tak. Patrzymy na sprawy zawodowo-finansowe. Zawodowo-finansowe. No, drugi szczelcu. Generalnie źle nie będzie, bo jakieś tam pieniądze będą, jakieś współpracy będą. Natomiast, ja bym nie takie, jakbyś jakbyś oczekiwał. Karty pokazują bardzo wyraźnie, że jakieś oczekiwania dotyczące jakiejś współpracy albo tego, że ktoś ci pomoże w czymś. E, tutaj mówię o dwójce pucharów. Jest przy tym karta Głupiec e, i giermek e, pucharów. E, będą nad, nad wyraz. E, za że powiem <głos》> z takim językiem normalnym. Przepraszam za niektóre moje sformułowania. Tam będzie: możesz na coś liczyć w sprawach zawodowych, że ktoś ci pomoże, a Guzik z tego będzie karta głupiec. Więc, jeżeli masz liczyć, to licz bardziej na siebie. Natomiast kwiecień nie jest na pewno twoim przełomowym yy, miesiącem w Karierze. Również bym powiedziała uważaj na różnego rodzaju inwestycje, nie bywały okazje, żeby przy głupcu po prostu nie stracić pieniędzy. Jeżeli chodzi o zdrowie, kartę pokazują, że jakieś przewlekłe dolegliwości mogą dawać o sobie znać. Przewlekłe, bo karta remita. E, związane z krążeniem lub hormonami, bo piątka pucharów e, i kochani m, związane z zestawami, bo dziesiątka pucharów albo takie dolegliwości, e, które miała Wasza rodzina. Czyli ja bym powiedziała, tu mogą się uaktywniać jakieś choroby genetyczne u Was albo e, e, choroby, e, takie bym powiedziała, dziedziczone pokoleniowo, natomiast nic złego raczej nie powinno się dziać. I drogie strzelce, dla Was jeszcze przesłanie anielskie. Archanioł Hamuel mówi przemiana zawodowa. Przemiana zawodowa, czyli Twój cel życiowy wyzwala błogosławioną zmianę zawodową. Ja bym powiedziała, no może i ta zmiana zawodowa e, będzie, jeżeli Ty sam drogi e, strzelcu różne rzeczy przypilnujesz. Natomiast przy głupcu, giermku, pucharów, no niekoniecznie w tym miesiącu tą zmianę widzę, ale być może zmiana kierunku w sprawach zawodowych, wymyślenie czegoś jak najbardziej może zaistnieć. Drogi strzelcu, życzę, że aby tylko to co najlepsze z tej wróżby, z tego horoskopu sprawdziło się i oczywiście zachęcam, zapraszam, oglądaj mnie częściej. Do zobaczenia!